Adamie, cieszę się, że do mnie przyszedłeś tuż przed premierą filmu Sami Swój Początek. Chciałam z tobą porozmawiać w ogóle o pracy przy tym filmie, ale też twojej drodze do aktorstwa, bo wiem, że nie od razu trafiłeś do szkoły. Powiedz mi, czy to aktorstwo wybrało ciebie, czy ty wybrałeś aktorstwo? Aktorstwo wybrało mnie, a ja tylko zgodziłem się z tym aktorstwem. Ale droga była taka troszkę krętna do tego, nie taka oczywista. Zgadzacie się cały czas z tym aktorstwem? Cały czas. Myślę, że już się dotarliśmy, a teraz pogłębiamy swoją relację. Właśnie, co cię najbardziej pociąga w tym zawodzie? Jak ty w ogóle definiujesz ten zawód? Najbardziej pociąga mnie to, że ciągle jest coś innego. Każdy dzień jest inny, niepowtarzalny. Każdy dzień jest przygodą. A jak definiuję ten zawód? Jak zawód. Ostatecznie to jest tylko praca, ale bardzo, bardzo ciekawa dla mnie. A potrafisz się tak odciąć od tej pracy, że kończysz zdjęcia, wychodzisz i nie zajmuje to twojej głowy i twojego myślenia? Tak, teraz już tak. Coraz bardziej tak, że życie też jest poza aktorstwem. Jak czytałam z tobą wywiady i oglądałam rozmowy, to mówisz o tym, że masz takie aktorskie szamaństwa. Szamanizmy. Jak budujesz rolę. Ja jestem ciekawa, jakie te szamanizmy były przy postaci Pawlaka i przy postaci Romana z Kamera Café. Przy postaci Pawlaka, tak, znaczy ogólnie ten szamanizm polega na tym, że w głowie staram się stać tą postacią. Cokolwiek to znaczy, dlatego to są szamanizmy, bo nie da się tego racjonalnie wytłumaczyć, ale taką pracę domową odrobiłem przy Pawlaku, czyli przede wszystkim oglądałem w kółko te wszystkie trzy części Chęcińskiego. W pewnym momencie już przestałem oglądać, ja tylko włączałem na YouTubie te filmy i sobie słuchałem. Chodziło mi o to, jak Wacław Kowalski mówi, żeby tak jakby zbliżyć się do jego sposobu mówienia, więc musiałem się z tym osłuchać i jeździłem samochodem, budziłem się, włączałem, zasypiałem przy tym i tak dalej. I to była taka podstawa. A reszta to się odbywa gdzieś w głowie, że ciągle już chodzę z tą postacią i gdzieś tam w trakcie dnia łapię się na tym, że zaczynam, nie wiem, zmywając mówić te teksty, że ciągle szukam jakiegoś tego akcentu i tak dalej. Nie wiem, to dla mnie ciągle jest jakaś taka nieokreślona materia. Że to się tak po prostu wydarza gdzieś pomiędzy. Pomijając już tę pracę, tak, którą wykonujesz. Że są takie dwa etapy, że do zdjęć to żyję tym i przeżywam i tak dalej, jak to zrobić, jak to wyjdzie i tak dalej, a potem się to tworzy na planie. I tam jest taki kolejny etap, że przychodzi weryfikacja. Z moimi wyobrażeniami, a z tym z wizją reżysera i z możliwościami na planie i tak dalej. Takie proste rzeczy, że na przykład wyobrażam sobie scenę, że będę ją grał na siedząco, przychodzę na plan, a reżyser mówi, no to stoisz tutaj i to jest takie, no tak to wygląda. A jak pracujesz ze scenariuszem, rozpisujesz sobie jakieś akcenty, emocje, jak to u ciebie wygląda? Nie robię tego. Mieliśmy w szkole taką sugestię, że takie rzeczy się robi, ale zauważyłem po kilku tam doświadczeniach, że mimo wszystko to się wydarza na planie. Więc to, co ja sobie zaplanuję, zapiszę i tak dalej, to tylko ewentualnie mnie blokuje. To i tak się dzieje, że właśnie jak ja czytam ten scenariusz przed zdjęciami, to wszystko w głowie, ten proces zachodzi, te wyobrażenia moje, jak to będzie wyglądać, ale nie zapisuję tego, bo tak jak mówię, weryfikacja jest na planie i wtedy, żebym się nie trzymał kurczowo tego, co ja sobie wymyśliłem, tylko żeby to się tak na świeżo wydarzyło i no nie, mamy to tym pisał w książce Prawda i Fałsz, żeby nie wymyślać sobie przed, tylko stanąć przed partnerem i w tym momencie, żeby być z nim w tej sytuacji i wtedy jest szansa na to, że jakaś tam prawda powstanie. No właśnie, ta prawda powstała na ekranie, będziemy ją mogli wkrótce obejrzeć. A ja bym chciała jednak od początku, jak dostałeś scenariusz i jaka w ogóle była twoja reakcja, że powstanie ten film, bo wiemy, że trylogia Chęcińskiego jest dość mocno w świadomości widzów ugruntowana, więc pojawiło się sporo głosów sprzeciwu, dlaczego ponownie wchodzimy do tej rzeki. Jaka była twoja reakcja właśnie, jak pojawiła się ta propozycja?
na początku po prostu bardzo się ucieszyłem, że będę miał szansę znowu pracować na planie, a dopiero czytając scenariusz, zorientowałem się, co ja będę robił, co my będziemy robić, że to rzeczywiście są sami swoi, Kargul i Pawlak, i dopiero wtedy do mnie dotarło, że no 50-50. Albo nas ludzie kupią, albo nie. Kamienują, albo zaakceptują. No a jaki będzie efekt, to zobaczymy. No to też jest historia, która powstała najpierw, bo zanim pojawiła się trylogia, to Andrzej Mularczyk napisał historię Pawlaka od młodości. Tak. A właśnie to jest przebieg jego młodości od tych wczesnych lat do... I wszystko dzieje się w Krużewnikach. Tych mitycznych. Mitycznych, legendarnych Krużewnikach. Cała trylogia dzieje się już na terenach obecnej Polski, a to wszystko dzieje się, to co my zrealizowaliśmy, dzieje się na Kresach, więc to jest ciekawe. Jakie są te Krużewniki Pawlaka? Kochane dla Pawlaka, są kochane. I takie... Tam jeszcze, znaczy, mam nadzieję, że udało nam się przedstawić świat, którego chyba już nie ma. Czyli jest taka społeczność, są te takie sąsiedzkie intrygi, ludzie żyją ze sobą, nawet jak są skłóceni, to żyją ze sobą, więc jest taka pełnia życia, moim zdaniem, tak obserwujemy w tych Krużewnikach, pełnię życia. I realizowaliście te sceny w Skansenie? W Skansenie, w tokarni, koło Kielc. Świętokrzyskim. Dość pomocne, żeby tak przenieść się w czasie. Tak, tam jest pięknie. Tam ja pierwszy raz widziałem ten skansen i jest naprawdę uroczo. A jak było z gwarą? Było ci trudno się przestawić na ten język, ten zaśpiew? Myślałem, że będzie mi łatwo, ponieważ ja pochodzę z Podlasia i gdzieś tam jestem osłuchany z tym takim podlaskim zaciągiem. Taką większą śpiewnością tego języka polskiego, ale mimo wszystko, jak słuchałem tego Kowalskiego, to ta kresowa mowa to jest jeszcze coś innego. I no tak jak mówię, dlatego poświęciłem dużo czasu, żeby osłuchać się z tym. Na pewno nie zrobiłem tego tak jak Wacław Kowalski. I miałem duży problem ze śmiechem, bo Kowalski też to robił, tak, miał te kilka rodzajów śmiechów. I właśnie raz zajechałem do ojca i mówię, kurde, z tą gwarą to jeszcze sobie poradzę, ale z tym śmiechem to będzie kiepsko. A ojciec mówi, no a zaśmiej się. Ja się zaśmiałem, a ojciec mówi, no tak, rzeczywiście nie umiesz. No i tak, ale próbowałem dalej. Czyli słuchałeś śmiechu Wacława Kowalskiego też i naśladowałeś. Nie szukałem jakiejś tam swojej wersji. No właśnie, jak pracowałeś na tym materiale, który był z Wacława Kowalskiego, co z niego zabrałeś, a co było twoje? No bo jednak odbijasz się od pewnej postaci, która już została stworzona. Na pewno szukałem, znaczy podglądałem tę jego choleryczność, energetykę, zadziorność i to próbowałem wyciągnąć i tak jakby też w tej swojej roli umieścić. No bo to jest ten cały Pawlak, nie? Który dużo biega. Dużo biega, te krótkie kroczki takie i jest taki bardzo no, energetyczny i to myślę, że to był taki fundament. Właśnie jak zobaczyłam ten film, pomyślałam sobie, że musiałeś kondycyjnie nieźle przyćwiczyć, żeby wziąć udział w tym projekcie, bo on tam cały czas jest w ruchu i biegnie gdzieś. No było tak, że ja nie spodziewałem się, że będzie tak tak wysiłkowo. Był taki moment na planie, że też właśnie gdzieś te moje nogi nie wytrzymały i zorientowałem się, że mam już 35 lat. Ale no, udało się wszystko, mimo wszystko zrealizować. Czyli nie było siłowni przed? Projektem, żeby się projektem przygotować? Nie, właśnie ja wręcz odwrotnie, przestałem ćwiczyć, bo taki czułem się za bardzo dobity taki, o, coś takiego i przestałem ćwiczyć, żeby stać się takim bardziej zwykłym człowiekiem, który, no, wyobrażam sobie, że Pawlak nie ciągał sztangi ani hantli i no przestałem ćwiczyć, no, ale tam troszkę schudłem, żeby taki miałem pomysł. Kargul i łączy się z Pawlakiem, tutaj Kargula gra Karol Dziuba.
Jak wam się pracowało i czy ta energia Kargula i Pawlaka przeniosła się na waszą relację? Dobrze nam się bardzo pracowało z Karolem, ale nie mieliśmy żadnych konfliktów. Ale też ten nasz konflikt w samych swoich to jest... On mimo wszystko jest taki komiczny. To nie jest jakaś taka czysta nienawiść, a... Tam jest dużo troski, takiej niewypowiedzianej gdzieś pomiędzy wierszami. Tak jest, że jeżeli my mamy możliwość się pokłócić, to się pokłócimy, ale jak trzeba się wzajemnie ratować, to się ratujemy. To też jest taki duży projekt dla Artura Żmijewskiego. On wcześniej reżyserował seriale, tutaj jest film. Jakim jest reżyserem i czy to, że jest aktorem, jakoś ułatwiało mu dawanie wskazówek? Czy czuliście, że on jakoś wie więcej i potrafi was poprowadzić? Zdecydowanie to, że jest aktorem, to nam pomagało, bo wiedział, z czym się zmagamy. Jest reżyserem bardzo opanowanym, zawsze przygotowanym, kulturalnym, ale stanowczym. Ja zawsze wiedziałem, że muszę zrealizować to, o co mnie prosi. Możemy sobie podyskutować, ale ostatecznie zawsze stawało na jego wizji. I myślę, że też ta nasza współpraca, znaczy dobrze zostaliśmy dobrani. On jest właśnie taką osobą spokojną, opanowaną, a ja gdzieś tam miałem te swoje momenty zmęczenia, frustracji. On zawsze potrafił tak ojcowską ręką to wszystko opanować. No. Łagodził spory? Tak jest, tak jest. A jak oglądałeś ten film, to co przykuło twoją uwagę? Co dla ciebie było głównym tematem w ogóle tej opowieści? Bo myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, a jestem ciekawa właśnie, co było dla ciebie takie kluczowe. Miłość. 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 Miłość do ludzi, miłość do ziemi, miłość do zwierząt, do ojczyzny szeroko pojętej. To tak, ja tak to widziałem, że to jest, są te prawdziwe takie uczucia. I to, że człowiek nie kontroluje swojego życia. I to życie miota człowiekiem. I tak to widzę, że właśnie Pawlak cały czas gdzieś był przez to życie targany, a cały czas próbował się szarpać z tym życiem i stawiać na swoim. No ostatecznie tak musiał tak jakby... Poddać się temu, co było mu pisane. Poddać się temu, co było mu pisane. I wybrać Manię, a nie Nechajkę. A nie wiem, nie tego nie będę mówił. Tego nie będę mówił. Wezmę teraz udział w szybkim quizie. Losuję. Wylosowałem. Cytat z filmu, który utkwił ci w pamięci. To może pójdźmy tematycznie. Ja tej kury nie zabiję, bo to zbyt przejmujące. Powiedział to Kazimierz Pawlak w drugiej części. W samych swoich, czyli no wszyscy wiemy. Dobra, idziemy dalej. Wstydliwe wspomnienie z castingu. Nie posiadam takiego. Wstydliwe wspomnienie z castingu? Nie posiadam. Nie posiadam. Nie będę nic wymyślał. W jakich czasach chciałbyś żyć i dlaczego? To jest fajne pytanie. Chciałbym żyć albo średniowiecze, albo trochę później, znaczy no tak niedawno, czyli dwudziestolecie międzywojenne. Czyli albo średniowiecze, albo dwudziestolecie międzywojenne. Ja myślę, że tam i tam było ciekawie. Dobra. Albo 90. lata, jak byłem dzieckiem. Serial, w którym chciałbyś się znaleźć. Genialnym serialem, a nie oglądam ich zbyt dużo, uważam, że był serial Czarnobyl, tam mógłbym się znaleźć. Ale jak byłem młodszy, to uważam, że świetnym polskim serialem byli Odwróceni. To tam też, jak chyba z 15 lat miałem, to mówię, wow, ale świetnie, też bym był, chciałbym grać takiego gangstera, albo być takim gangsterem, ale idę jak burza. Dobra. Rada, którą dostałeś i zmieniła twoje życie? Rada, którą dostałem i zmieniła
moje życie. Ucz się angielskiego, bo się obudzisz z ręką w nocniku. I się obudziłem z ręką w nocniku. Dobra, idziemy dalej. Jeden film, który mógłbyś oglądać naokoło. No to tak, to jest Braveheart. To mógłbym oglądać naokoło. Ale chyba też... Zostańmy przy tym Braveheartcie. Nie róbmy mu konkurencji. Dobra, dziękuję, wszystko. Z jednej strony mamy właśnie samych swoich, a z drugiej kamera kafe. Mhm. To jest na zupełnie drugim rejonie humorystycznym. Mhm. To są dla mnie takie scenki sketchowe bardziej. I jak ty się w tym czujesz i czy tam jest dużo miejsca na waszą improwizację na planie? O dziwo, odnalazłem się w tym doskonale. Ta forma grania rekompensowała mi brak grania w teatrze, ponieważ wszystko musieliśmy grać w tych takich długich ujęciach, w mastershotach. W trakcie scen nie było miejsca na improwizację, ponieważ musieliśmy to grać bardzo precyzyjnie. Te teksty padały jak z kałacha, ale kiedy padała puenta, to Janek Macierewicz tego nie stopował, mhm, i pozwalał nam jeszcze się tam pobawić. I niektóre takie momenty po zakończeniu sceny jeszcze powchodziły. Także nie, no zabawa była uprzednia, chociaż też było ciężko i trochę to kosztowało wysiłku, ale efekt chyba ostatecznie jest taki przyjemny. Jak dostałeś propozycję roli Romana, to jaki był w ogóle opis tej postaci? Bo jestem ciekawa, jak została przedstawiona przez producentów, a co ty z niej wyciągnąłeś i przeniosłeś na ekran? Myślę, że tak ostatecznie to było podobne, chociaż może ja bardziej Romana podrasowałem w tym sensie, że zrobiłem z niego jeszcze większego seksistę i takiego gościa, który ma o sobie mniemanie samca alfa, a niekoniecznie tak jest. Czyli bardziej jest taki żenujący w tym wszystkim, w swoim Czyli zachowaniu. Grubą kreską. Grubą, chyba tak, jeszcze go tak dorysowałem właśnie tak grubą krechą. No, tak mi się wydaje. A ty się lepiej czujesz w komedii czy w dramacie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na pewno dobrze się czuję w czymś, co jest dobrze napisane. A czy to jest komedia, czy dramat? Może mimo wszystko te komedie, chociaż twierdzi się, że ona jest trudniejsza, to mi chyba lżej to się gra. Jest większa możliwość na te przerysowanie i... ale dramat, no też jest, wszystko jest fajne. No. Też mówiłeś o tej teatralności tej kamery kafe, że tego ci brakowało, bo nie masz takich doświadczeń teatralnych. Tęsknisz właśnie za teatrem? Chciałbyś stanąć na deskach? Nie wiem, czy tęsknię, bo nigdy nie grałem w teatrze, więc... Ale wiesz, takie tęsknota, żeby tam być po prostu. Taka ciekawość. Ciekawość, tak. Jakby to smakowało. Na pewno fajnie by było spróbować, ale też nie we wszystkim. Ja jednak jestem zwolennikiem grania takich rzeczy, które mają konstrukcję właśnie dramatyczną, tak? Czyli aktorzy rozwiązują jakieś konflikty między sobą i tak dalej. Nie wiem, czy sprawdziłbym się w takim jakimś teatrze nowoczesnym, współczesnym, nie wiem, jak to się tak nazywa. Czyli wysyłamy do wszechświata prośbę, żeby się takie propozycje pojawiły. Nie wiem, czy wszechświat ma taką moc sprawczą, ewentualnie Pan Bóg, ale no jak tak, jak ma coś się wydarzyć, to się wydarzy, ale jak się nie wydarzy, to się nie wydarzy. Nie wiem, zobaczymy. Ja Ci życzę takich ról i bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I zapraszamy do kin na sam swój początek. Tak jest.